Odzyskać poczucie godności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znów mamy okazję, by powrócić myślą do wydarzenia dnia 16 października 1978 roku. Gdy tego niezapomnianego dnia Kolegium Kardynalskie wybrało na stolicę Piotrową Karola Wojtyłę, w kraju, w Polsce, przypomnieliśmy sobie proroczy wiersz Juliusza Słowackiego. Wiersz napisany w roku 1848, zaczynający się od słów: Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otwarto tron. Dzwon jawił się nam jako narzędzie działania Pana Boga. I to z jego pomocą ogłoszono światu tę nieprawdopodobną nowinę, że Słowianin, Polak zostaje biskupem Rzymu po 455 latach pełnienia tej funkcji wyłącznie przez Włochów. W wielu publikacjach pojawia się informacja, że wawelscy dzwonnicy na wieści o wyborze kardynała Karola Wojtyły na urząd papieski w dniu 16 października zbiegli się spontanicznie na Wawel i uruchomili słynnego Zygmunta. W rzeczywistości jednak wielki Zygmunt i wszystkie dzwony Krakowa tę radosną nowinę ogłosiły Następnego dnia wieczorem, 17 października, symfonia dzwonów była wtedy wyrazem ogromnej radości, splecionej z dumą. Duma i radość, poczucie godności i honoru, były w nas w tamtych październikowych dniach. Papież, który przybył z dalekiego kraju do serca świata, do jego centrum. Przybliżył cały ten daleki, wyobcowany kraj do tego, co wartościowe, cenne, co autentycznie piękne. Poczuliśmy wtedy to, co później wyraził kiedyś świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński słowami: warto być Polakiem, warto być Polakiem. Wędrując w sierpniu, po, we wrześniu po Europie, spotykając Portugalczyków, Włochów, Hiszpanów, Holendrów, słyszałem, Każdorazowo, jak moja ojczyzna jest kojarzona z Wielkim Janem Pawłem II. I mogłem znów przeżyć chwilę dumy. Czy jednak zostawiwszy na boku rocznicę i wspomnienia, jesteśmy dzisiaj realnie dumni? Dumni z siebie, dumni z polskości i Polski. Czy moje państwo podtrzymuje to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska? Proszę pozwolić, że pozostawię to pytanie jako retoryczne, nie udzielając na nie odpowiedzi, nie uzasadniając. Patrząc na elitę polityczną sprawującą władzę, chciałoby się raczej rzec: Dzisiaj wstydzę się być Polakiem, ale tak powiedzieć się nie godzi. Godzi się natomiast wyrzucić na śmietnik historii, to, co szpeci obraz naszej godności, to, co urąga naszej dumie. To, co obraża nas, Polaków, w naszej Ojczyźnie. Nie chcę już uderzać w patetyczny ani tragiczny ton, więc pozostawiam każdego z nas z tą nostalgią, za poczuciem dumy, które w nas było, i zostawiam nas z tym wstydem, który w nas dzisiaj jest. Zostawiam z tą refleksją i wolą działania po to,